Siemanko, słuchajcie, dzisiaj taka krótka wrzutka, prawdopodobnie najkrótsza na tym kanale jak do tej pory. Eee, już mówię o co chodzi. Jak część z Was wie albo nie wie, e, Emil z, pro, e, z kanału Emil Koszty Budowy e, stracił swoje konto. Konto zostało zhakowane, przejęte przez hakerów. Nie wiadomo, kiedy je odzyska. No, i ja wczoraj obejrzałem film Emila na kanale jego żony Magdy, w którym to apeluje do youtuberów, no żeby po prostu poinformowali kto może, że Emil póki co będzie nagrywał na kanale jego żony. Kanał nazywa się Vlog z życia. Ja oczywiście pod tym filmem dam link wam do tego kanału. Nie wiem, czy jakoś tam się przyczynię bezpośrednio do tego, że widzowie, którzy śledzili jego kanał, po prostu dzięki temu, że nagrałem ten filmik, będą mogli dalej go śledzić już na kanale jego żony. No bo z tego, co wiem, to dopóki Emil nie odzyska tego swojego kanału, no to będzie tam nagrywał i zamieszczał filmy. Słuchajcie, Emila można lubić jak i nie, tak jak zresztą i mnie i każdego innego youtubera. Jedni będą oglądać e, jego kanał. inni będą mu niechętni tak samo, tak jak już powiedziałem, tyczy się to każdego z youtuberów. E, ja zdecydowałem się nagrać ten filmik, bo mnie na pewno więcej z Emilem łączy niż dzieli, e, mamy wiele wspólnego, tak naprawdę. Chociażby to, że byliśmy na emigracji w Anglii, wróciliśmy do Polski, będziemy się tutaj budować, znaczy ja się będę budować, on już się buduje i tak dalej. No więc, co by nie mówić, to jest kolega po fachu. Ja wiem, słuchajcie, ile się trzeba napracować ile trzeba włożyć czasu, pieniędzy, też bo trzeba inwestować cały czas w sprzęt, w rozwój swojego kanału. Bo komuś się może wydawać, że o, wystarczy telefon, pyk, nagrasz siebie, wrzucisz do sieci i jest. Nie no, słuchajcie, trzeba zainwestować w sprzęt, trzeba montować te filmy. Ja się sam musiałem nauczyć. Podejrzewam, że prawie każdy z YouTuberów nie zleca montażu filmów komuś. Tylko sam po prostu montuje te filmy. Trzeba zainwestować w oprogramowanie. Trzeba no, nauczyć się przede wszystkim tego montażu, poświęcić swój czas, poświęcać swój czas na nagrywanie. No słuchajcie, ja mam tylko 3, ponad 3000 subskrybentów. No ale tematyka kanału jest dosyć podobna. No więc może ktoś, kto ogląda mnie, ogląda też i jego, i nie wie, co się stało z tym kanałem. Jeszcze jedną rzecz taką chciałem Wam powiedzieć, bo jemu schakowali to konto, z tego co wiem, to kliknął w jakiś link po prostu, bo ktoś mu proponował współpracę. No i ja miałem bardzo, ale to bardzo podobną sytuację jakiś tydzień temu. Po prostu zaczęto do mnie pisać z propozycją współpracy, żebym ja w zamian za pieniądze reklamował jakiś tam produkt. Nie będę mówił dokładnie o co chodzi. Ale no, nie były to jakieś duże pieniądze. No, dla, mnie, dla mnie to nie były duże pieniądze. Powiedzmy, że w okolicach 500 zł za jeden filmik. Ale mi się zapaliła lampka, bo też już ja zacząłem z nim gadać i on mi wysłał materiały jakieś, żebym ja zobaczył, ale ja w to nie klikałem, <laughs> no, bo zapaliła mi się lampka. Coś tu jest nie tak, mówię. Skoro ja mam tylko 3000 subskrybentów i ktoś chce mi płacić 500 zł... Za współpracę, żebym dawał reklamy. Raz, że uznałem, że no po prostu mając tylu subskrybentów, jeżeli kiedykolwiek w ogóle bym się zgodził na jakąś współpracę, no to raczej byłyby to tylko polskie firmy. A ta by nie była. O ile bym się zgodził, bo nie wiem, słuchajcie, czy bym się zgodził na taką współpracę. No zależałoby dużo od warunków. E, tutaj było dużo niejasności, i gdzieś tam ja po prostu z tego zrezygnowałem i sobie uświadomiłem, jak Emil nagrał ten filmik, że prawdopodobnie też bym mógł stracić swoje konto, bo myślę, że to mogło być na podobnych zasadach, albo to tylko zbieg okoliczności, ale czas był ten sam. Forma była taka sama, więc myślę, że też mógłbym stracić swoje konto. No i słuchajcie, no, mądry zawsze po szkodzie, tak jak w przypadku Emila, mi się gdzieś tam udało, może nawet trochę fartem uniknąć tego. W każdym bądź razie nagrywam ten filmik po to, żebyście wiedzieli, no, że Emil stracił swoje konto, zostało schakowane i teraz będzie nagrywał póki co. Na koncie swojej żony. Jak wpiszecie sobie na YouTube vlog z życia. To wam się wyświetli jej kanał. No i to tyle. Zobaczymy, jak dalej się potoczą losy z tym jego kontem. Bo sam jestem ciekawy, każdego to może tak naprawdę dotknąć. Teraz mam chwilkę czasu. Jestem przed pracą, więc nagrywam ten filmik. Mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze szybko wrzucić do sieci. Ja to oczywiście nie mogę czegoś nagrać, żeby nie zapomnieć o czymś powiedzieć. E, jeszcze mam taki mały apel. No bo skoro, Emil, e, youtuberzy w jakimś tam sensie odpowiedzieli na twój apel i pomagają ci, to mi przyszedł do głowy taki pomysł. E, jeżeli to oglądasz, to fajnie by było, żebyś e, gdzieś tam. E, jako, że ty masz szersze grono odbiorców, na przykład mój kanał jest podobny do twojego, to fajnie by było, jakbyś na przykład zrobił taki filmik i powiedział, że ci, ci YouTuberzy ci pomogli i nagrali taki filmik dla ciebie. Dzięki temu mógłbyś też w jakimś tam stopniu promować nas, tych mniejszych YouTuberów, czy nawet tych większych, bo to wiadomo, no, my powinniśmy sobie pomagać. Także no, taki mi się pomysł zrodził w mojej głowie, więc postanowiłem, że podsunę go Tobie, a Ty oczywiście zrobisz z nim, co zechcesz. Pozdrawiam. Jutro będzie nowy film, już taki planowany, także zachęcam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć na razie.